Dzień dobry. Dzień dobry, ze słonecznej Kalifornii. Mamy dzisiaj plan, nie wychodzi ze środka. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Miałem przed chwilą sytuację, bo Pewinka poszła po zakupy, a dzieci chciały coś zjeść. A ja umiem robić tylko dwie rzeczy. Steka i kakao. Zrobiłem kakao. Natomiast wybuchła afera, ponieważ nie było słomek w domu. I moje zdolności negocjacji niestety nie pomogły w tym, żeby wyjaśnić Uli, że słomek nie ma. Więc był płacz. Stek pewnie by rozwiązał sytuację, natomiast nie pomyślałem o tym. I Ewelina wróciła do domu, okazało się, że ma gdzieś schowaną jedną słomkę na takie sytuacje jak te. Dużo jeszcze do nauki. Z ciekawostek dzisiaj mamy programistok w Białymstoku. Pozdrawiam wszystkich. Mamy też międzynarodowy dzień podcastu albo coś w tym stylu. Też pozdrawiam wszystkich, który się odbywa w Agorze oraz mało kto wie. Ale mamy też dzień wychodzenia z rodziną do Lasu Kabackiego. Życie to sztuka wyboru. Dzisiaj dość ważny temat na vlogu. Więc najtrudniejszą rzeczą przy biegnięciu ultramaratonu, miałem przyjemność to robić raz, jest pojawienie się na starcie. Jak już się pojawimy na starcie, to biegniemy. No co mamy robić? Biegniemy. Trudną rzeczą w naszym życiu jest to, swoją drogą, o tym też mówi Jakub Bebączek w książce 25 mini emerytur, jest wyrobienie w nas nawyków, bo bardzo mało rzeczy w życiu robimy świadomie, bardzo dużo robimy podświadomie. Nie decydujemy, którą ręką myjemy zęby, nie decydujemy, którą nogą stoimy z łóżka, to jest wszystko robione podświadomie. I teraz życie polega na tym, żeby spróbować jak najwięcej takich rzeczy dobrych w naszą podświadomość wbić. Ale jest trudno, bo gdy zaczynamy nagle coś dodawać, to zanim zmienimy nasze nawyki, potrzeba trochę czasu. Więc jest stara zasada, która mówi, jeżeli nie jesteś w stanie czegoś wymusić, to spróbuj się postawić w takiej sytuacji, gdzie nie możesz przegrać. Czyli jeżeli chcesz skoczyć ze spadochronem, no to jak już wyskakujesz z samolotu, to już skoczysz z tego spadochronu. Jak już strzela ktoś z pistoletu startowego na ultramaratonie na starcie, jest duża szansa, że przynajmniej pobiegniemy, albo nawet przebiegniemy. Więc jak siebie hakować? Dzisiaj się hakuję jedną z rzeczy, którą robię z rana, ale często o niej zapominam. I pomogą mi w tym te oto dwa magnesy. Tada! Moje cele. Cele poziom trzeci, czyli te takie dalekie cele, jak na przykład ważę 87 kg przez cały rok, sprzedałem 100 000 sztuk swojej książki, 5 lat z rzędu projekt Zawsze Ciepło i tak dalej. To jest 20 celów, plus mam 8 ukrytych, o których nie mówię publicznie, natomiast w moim pokoju będą tu wisiały na moim wzroku. I następne levele, czyli jestem w niektórych zadaniach na poziomie pierwszym, na poziomie drugim, różnie, więc to są kolejne rzeczy do wykonania. I skupiam się na tych celach, to są rzeczy, do których idę w tej chwili, natomiast chcę sobie przypominać raz na jakiś czas rzeczy, do których idę daleko, czyli po co tam idę, gdzie idę, po co robię to, właśnie po to, żeby dojść tutaj. I też 8 ukrytych. Więc po to to zrobiłem, że w chwili, gdy wstaję z biurka, będę sobie wychodził z domu i będę przynajmniej zwraca uwagę na jeden, dwa cele. I te cele są o tyle ważne, że my ludzie działamy w bardzo specyficzny sposób. Otóż nasz wzrok, nasz słuch i inne rzeczy widzą i słyszą bardzo dużo. A raczej mogą widzieć i słyszeć bardzo dużo. Natomiast wybieramy wybiórczo to, na czym się skupiamy. Na przykład w tej chwili patrzę na aparat, natomiast
W tej chwili, patrząc na aparat, jestem świadom tego obrazu i nawet jestem w stanie zauważyć napis na tym obrazie. Mogę policzyć książki, które tu występują. Mogę zobaczyć, że tu jest postać człowieka na tej książce, cały czas patrząc tutaj. Natomiast jestem w stanie wybiórczo wybierać pewne rzeczy z otoczenia. I teraz stary przykład z żółtą Toyotą, którą chcemy kupić, Toyota Avensis. I nagle widzimy wszędzie Toyota Avensis, ponieważ z tłumu informacji w ciągu całego dnia, które do nas wpływają z social media, z internetu, z normalnego życia, jeszcze jest coś takiego jak normalne życie, wyłapujemy pewne elementy. I teraz jeżeli w naszej głowie będziemy myśleć o tej żółtej Toyota Avensis, będziemy widzieć Toyota Avensis. Jeżeli będziemy myśleć o naszych celach, będziemy w całej rzeczywistości wyłapywać pewne elementy, których na co dzień byśmy nie zauważyli, które do tych celów przyprowadzają. Nagle usłyszymy, że ktoś rozmawia o wydawaniu książki, a to jest naszym celem. Nagle usłyszymy o wyjeździe na miesiąc i możliwości kupienia tańszych biletów. I to zauważymy. Coś, czego byśmy nie zauważyli, jeżeli o tych celach zbyt często nie myślimy. Więc będzie łatwiej. Teraz. I taki jest plan też na najbliższe dni. Zrobiłem właśnie listę rzeczy, które chcę zhakować w ciągu dnia, czyli już mam zhakowane wstawanie, bardzo dobrze. Teraz jest kwestia jeszcze, żeby medytację jeszcze bardziej zhakować, żeby nie pozwolić sobie nie zrobić tej medytacji. Też wieczorem mam plan o 9 w ogóle już kończyć i przygotowywać następny dzień. To znaczy, przynieść tutaj na biurku, postawić pół litra wody do wypicia, żeby wstać rano wypić wodę. Położyć tutaj słuchawki do medytacji, żeby po prostu zmusić Ciebie w jakiś sposób do tego, żeby to zrobić. Wizualizacja jest, jeszcze powstanie niedługo afirmacja, którą powieszę gdzieś tutaj bardzo blisko. I tak po kolei będę składał odpowiednie rzeczy, żeby nie pozwolić sobie nie robić rzeczy, które pomogą mi mieć lepsze jutro. Mam nadzieję, że dzień wkłada Ci się dobrze. Nieważne, czy jesteś na programistoku, na Międzynarodowym Dniu Podcastu, czy gdziekolwiek indziej. I swoją drogą polecam tę książkę, bo jest cudowna. Cudowna. Dużo rzeczy pozbieranych i nawet sporo się rzeczy nauczyłem. Nawet najwięksi twardziele muszą spać. Na szczęście tą rzecz już mam dobrze opanowaną. Tym samym dziękuję za dzisiejszy dzień i daj znać, jak idzie Tobie hakowanie swojego życia. Nie jesteśmy idealni i nie pozwólmy sobie, żeby nasza nieidealność zabrała nam możliwość podążania do idealności. Tym samym